Cześć! Kolejna pięciominutówka, więc ja czas start, nastawiam budzik na 5 minut i dzisiaj jestem podekscytowany, bo wiecie, czytam list do Galacjan i nie wiem, czy tak macie, że czytacie tekst, który czytaliście już wielokrotnie, wydaje wam się, że go znacie i nagle ten tekst mu robi takie BUM! Szósty rozdział, pierwszy werset, to jest właśnie taki werset, który... No, dał mi do myślenia, chociaż wydawało mi się, że znam jego treść. Jedno słowo spodobało mi się w nim wyjątkowo, i po czołóweczce wyjaśnię o co chodzi w tym tekście. List do Galacjan, szósty rozdział, pierwszy werset. Warto zapamiętać raz na całe życie. Bracia, jeśli nawet ktoś popadnie w grzech. Wy, którzy trwacie w duchu, Wy, którzy trwacie w duchu, Wy, którzy jesteście duchowi, podźwignijcie go z całą łagodnością. Patrzę jeszcze raz, bo myślałem, że się pomyliłem. Pomyślałem, bracia, nawet jeśli ktoś popadnie grzech, podźwignijcie go z całą stanowczością. Ale Paweł mówi: Nie, nie z całą stanowczością, ale z całą łagodnością. I pomyślałem sobie. Ile w tym tekście jest troski? Paweł przede wszystkim cały list argumentuje, że nie możemy wypełnić przykazań, że jeśli ktoś w prawie, w prawie mojżeszowym, w przykazaniach pokłada usprawiedliwienie, to wypadł z łaski, to Chrystus mu nic nie pomoże. A potem dodaje, a nawet jeśli ktoś by popadł w grzech, to wy, którzy jesteście duchowi, podźwignijcie go z całą łagodnością. I ja zastanawiam się i, i i czytając ten werset, sobie myślę: Czy jeśli widzę, że ktoś, kto jest bliski mi, jeżeli ja, jako ci bracia, jestem też adresatem tego tekstu, popada w grzech, to zobaczcie, ile jest troski w tym sformułowaniu podźwignij go, podnieś go z całą łagodnością. Czyli, co to znaczy, podnieś go najdelikatniej jak potrafisz z całą łagodnością. Yy, inne popularne przekłady mówią, poprawiajcie go w duchu łagodności, ale to nie brzmi aż tak łagodnie i tak delikatnie, bo podnieść kogoś to co innego niż poprawiać. Podnieście go, podźwignijcie go z całą łagodnością. Tak jakbyś podnosił, nie wiem, ptaka, który wypadł yy, z gniazda to podnosimy go z całą łagodnością, z całą delikatnością, żeby nie uszkodzić, żeby jeszcze bardziej nie połamać. A może już się połamał, żeby te połamane kości mu się nie poprzestawiały. Podźwignijcie go z całą łagodnością. I chcę zachęcić ciebie i siebie tym krótkim tekstem, że wiecie, nieustannie jesteśmy w sytuacji, w których oburza nas czyjś grzech, w których gorszymy się czyim zachowaniem, w którym wydaje nam się, że ktoś zachował się nieewangelicznie. A wtedy chcę, kiedy widzę takie nieewangeliczne zachowanie, chcę umieć podnieść taką osobę z całą łagodnością. Nie z połową łagodności, a połową stanowczości. Albo jakieś inne wymówki, jakie się w takim momencie szuka, z całą prawdą. Ale, ale apostoł Paweł mówi wyraźnie, podnieście go z całą łagodnością. Czyli łagodnie jak się da. Z całą łagodnością, jaką macie w sobie. Yy, Miejcie dobry dzień. I podnoście innych z całą łagodnością. I sami też bądźcie przez innych podnoszeni, jeśli popadniecie w grzech, z całą łagodnością. Tego sobie życzymy, jedni drugim nawzajem. Bo zaraz potem, po tym wersecie, pada ten tekst, jedni drugim ciężary noście. I te ciężary, to nie chodzi o zakupy, które trzeba przynieść z Biedronki do domu, czy z Lidla, jakiegoś innego, ale właśnie kontekst, jeśli ci ktoś popadł z grzech, to podnieście go z całą łagodnością, jedni drugim noście ciężary. W ten sposób a w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusowe. Jedni drugim noście ciężary. Kontekst jest właśnie, jeśli ktoś popadł w grzech, podnieście go z całą łagodnością, jedni drugim noście ciężary i w ten sposób prawo Chrystusowe wypełnicie. Bardzo mocny tekst, zachęcający nas do tego, żebyśmy po prostu byli wobec siebie łagodni, zwłaszcza wtedy, kiedy dzieją się w naszym życiu złe rzeczy, właśnie wtedy potrzebna jest cała łagodność. Dobrego dnia. Czasami myślimy, że cała łagodność jest potrzebna właśnie wtedy, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle, potrzebna jest cała surowość. Nie, Paweł mówi, właśnie wtedy, kiedy jest źle, potrzebna jest cała łagodność. Teraz mogę powiedzieć dobrego dnia, udostępniajcie i podawajcie ten film dalej i bądźcie dla siebie nawzajem łagodni.